dobry, to będzie bardzo dobry dzień. To już jest bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania witam Cię ja, czyli Alina Kaźmierczak. Dziś kolejna opowieść, przypowieść, historia, bajka, jakkolwiek nazwiesz to. To pewna historia, która niesie z sobą niesamowitą mądrość. Pewnego razu profesor matematyki, który szedł na wykłady ze swoimi studentami, zobaczył, że oni bardzo się ze sobą kłócą, ranią się przy tym, wyzywają i nie wiedział, w jaki sposób do nich podejść. Więc wszedł na salę wykładową i narysował na tablicy linię i zadał studentom zadanie. Zróbcie tak, żeby ta linia stała się mniejsza. Jakie propozycje? No oni zaczęli, że trzeba ją skrócić, że trzeba ją wymazać, że można coś tam z nią połamać, zmienić tą linię. Wtedy profesor powiedział, że nie, zadanie polega na tym, żeby ją zmniejszyć, ale jej nie dotykając. Więc studenci mieli wielką zagwozdkę, nie potrafili wykonać tego zadania. Wtedy profesor wziął linijkę, przyłożył do tablicy i narysował dłuższą linię. I co im powiedział? Powiedział, aby sprawić, by ktoś poczuł się mały i nieważny, nie musicie go obrażać i ranić. Wystarczy, że sami poczujecie się więksi i ważniejsi. Jaka mądrość w tym tkwi? W ogóle tę mądrość możemy rozszerzyć. Nie musisz nikogo zmieniać. Wystarczy, że ty się zmienisz i poczujesz się lepiej. Pomyśl o tym dzisiaj. Miłego dnia.